Pokój i dobro. Od paru lat w zakonie kapucyńskim na kontynencie europejskim jest realizowany swego rodzaju projekt o nazwie Projekt Europa. Czym on jest? Jak się realizuje? Posłuchajmy. Panie, co chcesz, abyśmy czynili? Bracia, zaczynajmy od nowa, bo dotąd niceśmy nie uczynili. Być może te dwa spostrzeżenia świętego Franciszka z Asyżu mogą nam uzmysłowić to, co dzieje się w sercach wielu braci mniejszych kapucynów naszego czasu. To, do czego pragną oni dążyć, co pragną odkrywać. Pragną zobaczyć to, dokąd posyła nas Pan. Przed jakimi wyzwaniami staje nasz zakon w dzisiejszym świecie, świecie trudnym, sekularyzowanym, ale też świecie pięknym, świecie, który Pan Bóg pragnie i chce dla nas. Projekt, misja, sieć, projekt Europa, jakbyśmy go nie nazwali, jest to w ostateczności coś bardzo głębokiego. Jest to odkrywanie tego, czego pragnie od nas Duch Święty. Jest to też przemiana naszego serca. Jest to dopuszczenie Boga do tego, aby otwierał nasze serca na potrzeby braci, na potrzeby świata i aby posyłał nas tam, gdzie może nikt nie chce iść. Już od wielu lat rodziła się wśród braci idea rozpalenia na nowo naszego charyzmatu i życia bardziej radykalniej Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa za przykładem świętego Franciszka, w myśl tego, co mówią nasze konstytucje kapucyńskie. Aby spojrzeć na to, dokąd prowadzi nas Pan, czego od nas chce. Budziło się w sercach wielu pragnienie, aby nasze wspólnoty były bardziej życiodajne. I te wspólnoty rodzą się. Po roku 2014, w którym odbyło się ważne spotkanie w Fatimie dotyczące tak zwanego projektu Europa, nasz minister generalny Mauro Iori napisał również do wszystkich braci swój list, właśnie mówiąc o tym, abyśmy jeszcze bardziej zapragnęli życia Ewangelią, życia franciszkańsko-kapucyńskiego, abyśmy jeszcze bardziej otwierali się na działanie Ducha Świętego. Zaraz później odbyło się kolejne spotkanie w Wenecji, w którym wielu braci mogło doświadczyć wspólnoty, modlitwy i zobaczyć, jak bardzo Pan Bóg pragnie nas prowadzić w nieznane. Ostatnio odbyło się kolejne spotkanie grupy czy też komisji, która zajmuje się tymże projektem. Odbyło się ono w Krakowie w 2017 roku, w maju. Dzisiaj możemy się radować z wielu już wspólnot, które pragną żyć naszym charyzmatem jeszcze pełniej. Clermont-Ferrand i Lourdes we Francji, Kilkeny w Irlandii, w prowincji, z którą współpracuje nasza prowincja krakowska, oraz w Spello we Włoszech. Ale to przecież nie o same nowe wspólnoty nam chodzi, ale o to, aby w każdym z nas, w każdym z braci rozpalił się na nowo charyzmat naszego powołania, aby doświadczyć tego, że Pan Bóg rzeczywiście chce odmieniać każdego z nas, że zależy Mu na tym, aby świat był coraz bardziej Boży, coraz piękniejszy. Chodzi przecież o to, abyśmy odkryli, że mamy wciąż co zaoferować światu, że mamy co do powiedzenia sami sobie, że możemy otworzyć się na działanie Ducha Świętego, odkrywać nasz charyzmat i pozwolić Mu przemieniać nas samych. To, co doświadczyliśmy i co doświadczamy dziś, może być tylko zwiastunem tego, co Pan Bóg przygotował dla nas w niedalekiej przyszłości.